Witam Cię, człowiek rozumny. Nazywam się Dawid Mysiar, to jest program Przegląd Sprawek. Dzisiaj w programie m.in. Jaki nowy emotikon pojawi się już wkrótce na Twoim telefonie? Czy nagroda, którą otrzymali książę Harry i Meghan Markle, to temat dla tabloidów, czy też coś poważniejszego? Rzut oka na liturgię w rycie indyjskim. Co można zrobić, gdy z ambony płyną niepokojące treści? Następnie powiem na kilka Waszych pytań, natomiast dzisiaj wszystkie na jeden temat. A na końcu standardowy punkt programu, czyli nieproszona rada. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy standardowo, chciałbym powiedzieć, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny, to dzięki wam, ten kanał może się rozwijać. Bo jak wiecie, od paru tygodni już YouTube uznał, że moje filmy są niefajne i nie mogę tutaj zarabiać na reklamach. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto chciałby, żeby ten kanał się rozwijał, uważa, że fajnie, że ten kanał istnieje i że ma jakiś tam sens i chciałby również wesprzeć finansowo rozwój mojego kanału, to szczegóły są pod filmem. Przechodzimy do rzeczy. Na Twoim telefonie prawdopodobnie niedługo pojawi się, lub już teraz, jest nowy emotikon. Mężczyzna w ciąży. Jeżeli ostatnio chciałeś wysłać komuś SMS-a i brakowało Ci tego emotikonu, to teraz spokojna głowa, twórcy emotikonów zadbali, żebyś nigdy więcej nie miał tego problemu. Jest facet w ciąży. Ja, jak coś takiego widzę, to prawdopodobnie mam taką samą reakcję jak wielu z moich widzów, że już nie ma sensu tego w ogóle komentować. Trzeba machnąć ręką, to już się stało. Już nie ma odwrotu. Rewolucja transseksualizmu, genderyzmu i wszystkiego, co wokół tego się dzieje, już jakby przeszła przez świat, nie ma odwrotu. Natomiast według mnie jednak nie jest to dobra intuicja. Trzeba wszędzie, gdzie to możliwe, mówić spokojnie prawdę. Jeszcze raz, o co w tym wszystkim chodzi? Każdy, kto chce samodzielnie zacząć myśleć o tym, co dzieje się dookoła, najbardziej by się to przydało w przypadku ludzi młodych, którzy ulegli jakby tym ideologiom. Powinien troszkę poczytać, kim był Karol Marx, na czym polegała na przykład rewolucja kulturowa w Chinach, w jaki sposób przebiegała, jak się wykorzystywało do niej młodych ludzi, właśnie i jakieś hipotezy, po co się to w ogóle robi. Żeby zobrazować wam, że w Polsce oczywiście temat jest jak najbardziej aktualny, przyszedłem na TikToka i postanowiłem pokazać wam pierwszy filmik, który wyskoczy mi po wpisaniu słów trans i język polski, czyli słowa trans. W języku polskim. Oto ten filmik. Jeżeli chodzi o dyskusję, którą chciałbym podjąć, polega ona na preferencjach. Czy moment, w którym jeden transpłciowy mężczyzna uznaje, że najbardziej pociągają go inni transpłciowi mężczyźni, bądź niebinarne osoby, ewentualnie transpłciowe kobiety, z naciskiem na transpłciowi, bo osoby niebinarne też są transpłciowe, czy ten moment jest transfobiczny? Otóż moim zdaniem nie. To jest dziewczyna, która myśli, że jest chłopakiem, i teraz co jest najważniejsze? Najważniejsze w całej tej grze, bo to jest tylko gra. Oczywiście ta dziewczyna jest. Nieświadomym uczestnikiem tej gry, ale żeby po naszej stronie nie wzbudzać żadnych negatywnych emocji do takiej osoby, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo zmanipulowany przez potężne ideologie i bardzo dofinansowane ideologie biedny młody człowiek. Posłuchajmy, co jeszcze mówi ta osoba. Są osoby transpłciowe, tak jak ja, którym wcale nie przeszkadza to, co mają między nogami, a dysforie u nich wzbudzają kompletnie inne rzeczy. Ja na przykład nie czuję właśnie dysforii do tego, o czym wspomniałem, ale mam dysforię co do balastu mojego poprzedniego dydnejmu czy mojego wysokiego głosu. I ze śmiałością mogę stwierdzić, że moimi głównymi preferencjami są osoby transpłciowe, które zachodzą tranzycję, choć nie zachodzą, jeżeli nie chcą. Po pierwsze dlatego, że w takim związku byłoby bardzo dużo zrozumienia w kwestii dysforii, bardzo dużo zrozumienia co do tego, co nam w sobie przeszkadza. Wspólne połączenie doświadczeń, bardzo możliwa wspólna pomoc w tym wszystkim. Co wcale nie zmienia faktu, że na takie osoby patrzę jak najbardziej jak na ci z chłopa czy cis kobietę. A to dlatego, że chcą być tak traktowane i ja je tak widzę. Także mimo moich preferencji, bo nazwę to preferencją, to osób transpłciowych, non-binary, e, agender, Osób Gender Fluid. Naprawdę to wcale nie oznacza, że widzę je jako osoby innej płci, jakiejś trzeciej czwartej. Nie, to są jak najbardziej dla mnie osoby, które są traktowane przeze mnie jak cis osoby, ale w jakiś sposób czuję do nich więcej niż do innej osoby. Wydaje mi się, że nigdy nie potraktowałem nikogo takiego jakkolwiek ksenofobicznie w ogóle. Także mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. W wielkim uproszczeniu. Są na świecie ludzie, którzy mają swoje cele. I żeby osiągnąć te cele, nie. Powstrzymają się przed niczym, a już na pewno nie przed takim banałem, jak zniszczenie życia setkom tysięcy, jeżeli nie milionom młodych ludzi. Młody człowiek ma burze hormonalne, w dzisiejszych czasach bardzo często młody człowiek ma trudną sytuację, nie jest z pełnej rodziny, nie ma taty, albo jeżeli jest tata, to w dzisiejszych czasach już ta rewolucja kulturowa, antykulturowa tak naprawdę spowodowała, że mężczyźni nie wiedzą, do czego służą. Nie ma głowy rodziny, nie ma mężczyzny, wzorca mężczyzny, albo są problemy w rodzinie, albo są używki u dorosłych, albo rodzina jest rozbita. Coraz częściej sytuacja młodego człowieka jest po prostu trudna. Dodatkowo w społeczeństwie już również nie za bardzo jest się do kogo zwrócić, bo nie ma norm. Normy zaczyna, zaczynają być roz, rozmyte. Kościół się zabrało społeczeństwu, w Polsce jeszcze nie do końca aż tak bardzo, natomiast za granicą już praktycznie zupełnie odebrało się autorytet. Nie za bardzo tak naprawdę już wiadomo, o co gdzie taki młody człowiek ma się zwrócić, żeby zapytać, o co chodzi w życiu. I to jest doskonale wykorzystywane przez ideologów tej rewolucji neomarchistowskiej, którzy wiedzą, że do tego człowieka można trafić przez takie urządzenie. To urządzenie jest przyklejone do ręki młodego człowieka przez calutki dzień i przez to urządzenie można mu zamiast księdza, zamiast mamy i zamiast taty powiedzieć, o co chodzi tak naprawdę w życiu. Stoją za tym tak potężne pieniądze, że tam oczywiście wszystko jest bardzo doinwestowane: psychologicznie, wizerunkowo przez seriale, przez filmy, przez przekazy jest to bardzo proste mechanizmy są wykorzystywane, no ale bardzo, bardzo dobrze wymyślone. I łapiesz młodego człowieka w młodziutkim wieku, który najczęściej jest zagubiony, mówisz mu o co chodzi w życiu. I doprowadza się do tego, że w bardzo krótkim czasie, w niektórych państwach, to, to było w jakimś skandynawskim kraju, jedna czwarta dzieci już zaznacza płeć i jeszcze nie wiem, nie wiem jaką mam płeć. Oczywiście w Polsce też to jest, ostatnio było głośno o jakimś uniwerku, który tam właśnie wśród płci jest mężczyzna, kobieta i dużo innych do wyboru. My w Polsce się jeszcze z tego śmiejemy. Nie? Polscy publicyści robią sobie hecheczki, to jest takie śmieszne. Nie jestem przekonany, że to jest aż tak bardzo śmieszne. Ta dziewczyna, którą wam pokazywałem, to jest prawdziwa dziewczyna bardzo dużo ludzi na świecie, to idzie w milionach młodych ludzi, zaczyna dopuszczać, że nie są tą płcią, którą ma biologicznie ich ciało. I co za tym idzie, pojawiają się hormony, blokery hormonów, obcinanie sobie czegoś tam i tak dalej, tak dalej. O tym już mówiłem ostatnio. Gdyby to nie byli prawdziwi ludzie, ich prawdziwe życiorysy i bardzo często życiorysy, no już zmiażdżone na samym starcie, to to byłoby rzeczywiście śmieszne, ale... Jako, że są to prawdziwi ludzie, to to nie jest aż tak śmieszne. Natomiast ten walec idzie mocno. Pokażę Wam na przykład taki artykuł na wirtualne media. Lufthansa będzie używać tylko neutralnych płciowo określeń. Nigdy więcej panie i panowie. Chcę być bardziej inkluzywna. I tutaj co? Koniec, meine Damen und Herren. Już nie będzie panie i panowie, będzie bardziej dobry wieczór. Tak, żeby było inkluzywnie, nikogo to ich za bardzo nie urazić. I najważniejsze zdanie. Jak opisano, zmiana ta ma być odpowiedzią na dyskusję, która toczy się w społeczeństwie. To nie jest prawda. To nie jest odpowiedź na dyskusję, która toczy się w społeczeństwie. I to jest ważne, żeby jak najwięcej ludzi w Polsce rozumiało. To się nie zrodziło w społeczeństwie. Dlaczego nagle na całym świecie tak dużo młodych ludzi nie wie, jakie jest płci? Naprawdę yy, kupuje ktoś takie tłumaczenie, że to było od zawsze, od tysięcy lat tak było. Taki procent ludzi nie wiedział jakiej jest spółci, tylko to było tak źle widziane jakby w społeczeństwie, że oni to ukrywali. A dzisiaj oświeciło świat i nagle zaczęła być większa tolerancja i olbrzymia część młodych ludzi już nie wie jakiej jest spółci. Ktoś kupuje takie tłumaczenie? Czy inżynierzy, inżynierowie, inżynierzy społeczni wymyślili to w bardzo określonych celach? Jak będę cały czas tutaj powtarzał po co, to to się stanie tak jakby to jakiś dziwny pan z YouTube'a mówił a nie wasze własne wnioski. Więc każdy musi dla siebie zacząć myśleć. Po co? Dlaczego na przykład tak bardzo liczba też w Polsce, bo w Polsce jesteśmy tylko odpryskiem tego tak naprawdę, co wymyślają za granicą. Nie mamy swoich tak potężnych mediów społecznościowych jak na przykład TikTok. Dlaczego na całym świecie odsetek młodych ludzi, którzy już nie wiedzą jakie są płci, rośnie tak bardzo od momentu kiedy pojawiła się taka aplikacja TikTok? Chińska aplikacja, i natomiast zakazana oczywiście w Chinach. Czy to na przykład daje komuś do myślenia, czy nie? No, i to może tyle na razie na ten temat. Bardzo ważne, żeby jak najwięcej ludzi w Polsce rozumiało te proste mechanizmy i uczyło się też o nich mówić, żeby potem na przykład jakimś cudem trafić do młodego człowieka. Żeby taki młody człowiek przyjął te argumenty i pomyślał sobie: A, a, to o to tu chodzi. To jest bardzo ważne dla przyszłości Polski i dla przyszłości tych młodych ludzi, dla zbawienia dusz tak naprawdę przede wszystkim. Natomiast no dobra, o czym był ten news? Ten news był o tym, że na twoim telefonie wkrótce emotka mężczyzny w ciąży, więc spokojna głowa, jeżeli miałeś taki problem, to już nie będziesz go niedługo miał. Angielska fundacja Population Matters, czyli Populacja ma znaczenie, przyznała nagrodę księciowi Haremu i jego małżonce Meghan Markle za to, że będą mieli tylko dwójkę dzieci. Nazwali tę decyzję, żeby nie mieć więcej dzieci, decyzją oświeconą, i przyznali im jakąś tam nagrodę, którą ci z kolei wdzięcznie przyjęli. I teraz, jeżeli ktoś z Was pomyślał, że mój kanał schodzi na psy, bo zaczynam mówić o księciu Harym i to już chyba naprawdę nie mam ciekawych tematów, no to nie do końca. Nie do końca akurat dlatego wziąłem z pierwszych stron tabloidów tę wspaniałą parę. Chciałbym pokazać, że tak durna sprawa jak nagroda. Dla księcia Harrego i Meghan, Meghan Markle za oświeconą decyzję, aby nie mieć więcej dzieci niż dwoje, jest idealnie, wpisuje się w pewną agendę, która jest od wielu lat już tak naprawdę.

Aborcja. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Eutanazja. Myślę, że również tego nie trzeba tłumaczyć. Weźmy pierwszy temat, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli transpłciowość. Czy to sprzyja liczebności rodzin i tego, że więcej dzieci będzie się rodziło na świecie? Czy raczej nie, nie sprzyja? Całe LGBT tak naprawdę. Homoseksualizm, pociąg do tej samej płci, cała antykoncepcja. To wszystko wpisuje się w sposób taki bardziej, powiedzmy, brutalny i oczywisty. W tę właśnie cywilizację śmierci, niż to, co, co ta fundacja Population Metals zrobiła z tą nagrodą dla księcia Harego. To jest takie bardziej subtelne, ale to jest dokładnie to samo. Czy na przykład wiecie, że teraz istnieje taka moda, głównie oczywiście w Stanach, bo stamtąd przychodzi wszystko, co dzieje się tutaj, na Instagramie, taka moda, żeby akceptować otyłość? Body acceptance. Coraz grubsi ludzie się rozbierają, kobiety, i mówią, że chcą na przykład przybierać na wadze i jest w dobrym tonie, dawać dużo serduszek, pisać: OK, super, nie martw się, albo wręcz przeciwnie, nie, że nie martw się, celebrujmy to, no jakoś jest OK, naprawdę jest dobrze. Czym jest tak naprawdę. Celebracja otyłości również jest jednym z punktów podręcznika dla ideologa wyznającego cywilizację śmierci. Nowo wymyślili trend akceptacja otyłości, nie tyle akceptacja, tolerancja, pewien takt, tylko kibicowanie jakby, że tak jest, to jest for, inna forma wyrazu. Nie wiem czy też zauważyliście, to może takie brutalne co powiem, ale... Ideologowie lewicowi, jeśli tam pojawiają się jakieś dziewczyny, które są za tym, to najczęściej to nie są jakieś takie dziewczyny za, zaaranżowane w jakiś taki sposób, powiedzmy, gustowny, żebym tak to ujął, albo jakiś taki no, smaczny. Najczęściej to jeśli masz tu kolczyki, jakieś włosy w innych kolorach, tu kolczyki, w języku kolczyk. Natomiast chłopcy. Mają być bardzo ładni. Chłopcy fajnie, żeby byli bardzo, bardzo ładni. Dziewczyny fajnie, żeby były na przykład właśnie tu i tu i tu kolczyk. No i teraz o co tutaj chodzi? I proszę, jeżeli ktoś myśli, że ja teraz, ale ty upraszczasz, ty w ogóle dziwnie to przedstawiasz. Nie, to wszystko jest właśnie tak proste. Mężczyznom mają się podobać chłopcy, kobiety mają być zachęcone do tego, żeby negować swoją kobiecość, żeby przypadkiem nie tam się kierowała jakaś większa część tego pociągu. I to wpisuje się. Dokładnie w to samo, w co nagroda dla księcia Harego, żeby miał tylko dwójkę dzieci. I na koniec jeszcze tego tematu powiem, że jest taka kobieta, która została teraz szefową biura zarządzania gruntami. Nazywa się Tracy Stone Manning. Biden ją tam uczynił szefową tego biura, natomiast podejrzewam, że nie osobiście, bo on już w ogóle naprawdę nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Natomiast to jest kobieta, która od samego początku swojej działalności publicznej słynęła z takiej wypowiedzi, że dzieci są ekozagrożeniem pisał jakieś tam prace naukowe z tego, takie naukowe, że dzieci ogólnie, problem ziemi, matki ziemi, polega na tym, że ludzi zaczyna być za dużo i dziecko to jest taki pożeracz energii, nie? Jest ono tam wyliczała, ile nowe dziecko niszczy, jaki tam ma ten ślad węglowy, więc, moi drodzy, to nie jest taki, ploteczka dla tabloidów, że ksią książę Harry dostał nagrodę, o której było nawet dosyć głośno w Wielkiej Brytanii, za to, że postanowili mieć tylko dwójkę dzieci. I to jest, uwaga, uwaga, decyzja oświecona. Idziemy do następnego tematu. W ostatnim swoim odcinku odnosiłem się do listu apostolskiego, motu proprio papieża Franciszka, ograniczającego drastycznie, jeżeli praktycznie nie zakazującego, no ale powiedzmy bardzo ograniczającego, msze święte w rycie tradycyjnym. Dzisiaj chciałbym wam pokazać. Jakiej liturgii na razie jeszcze Watykan nie zakazuje? Starałem się troszkę na ten temat tam jeszcze posprawdzać. Jeżeli ktoś jakby się łudzi, że tutaj mamy do czynienia tylko naprawdę z pełnoprawną mszą świętą i tylko troszkę się tam z zaczerpnęło z różnych takich pogańskich, powiedzmy sobie, zwyczajów, to nie. Tam naprawdę podczas liturgii padają słowa takie same, jak wypowiedz... na przykład do Trójcy Świętej, mówi się tak samo, jak mówi się do ichniejszej, jakiejś takiej Trójcy. Tam jest Shiwa, Brahma, jakiś trzeci. Nie? I te słowa, które zawsze się mówiło do nich, teraz mówi się teoretycznie do Trójcy Świętej podczas Mszy Świętej. Zostawiam to odbiorcy do przemyślenia. Jeżeli to wzbudza w odbiorcy niepokój, to nie jest to moją winą, tylko rzeczywistości. Rzeczywistość nie za bardzo będzie się tackała z poczuciem spokoju bądź niepokoju mojego, czy też jakiegoś tutaj mojego odbiorcy. Taka jest rzeczywistość, że mamy zakazaną mszę tradycyjną, natomiast jak się tam do Watykanu donosi, że troszkę oni podczas tych mszy tak bardziej do też bóstw pogańskich się zwracają, to przychodzi stamtąd info, że to jest ok, to jest taka właśnie bardziej no, inkorporacja kulturowa i tak dalej, i tak dalej. Niczego nie sugeruje, to znaczy rzeczywistość sama jakby przemawia tutaj sama za siebie. Moim celem nie jest wzbudzanie pokoju bądź niepokoju tym materiałem, tylko chcę Wam pokazać, że do liturgii można mieć naprawdę różnorakie podejście. Idziemy do następnego tematu. Ostatnio ktoś przysłał mi materiał, w którym ksiądz na w Polsce, w ostatnią niedzielę, tam mówił różne rzeczy. I osoba, która mi to wysłała, pyta, czy ja bym mógł to skomentować. Chwilkę myślałem, czy jestem już na tym etapie, żeby po prostu z twarzy pokazywać nagranie księdza w Polsce, który coś mówi, bo dużo ludzi już mnie uważa za samozwańczego inkwizytora, więc nie wiem, czy takie działanie ma sens. Chłop zambony gadał głupoty i naprawdę gadał takie rzeczy, głównie o LGBT, nie? I chciałbym wam pokazać innego księdza. Akurat w Stanach Zjednoczonych i w jaki sposób tam ktoś zareagował na niego spośród wiernych. We are asking the wrong question. It's not whether we can bless gay unions, but rather how do we welcome, how do we celebrate the LGBTQ community in our church. So together? together. Według mnie pełen szacunek dla tego mężczyzny, który tam to wykrzykuje. Teraz no, ktoś by mógł powiedzieć, że mój kanał idzie w kierunku takiego już krytyki kościoła, krytyki modernizmu w każdym razie. Samozwańczy inkwizytor Dawid Mysior będzie teraz wytykał takie różne rzeczy. Ale naprawdę to, co słyszałem z ust tego księdza, którego ktoś mi tam przysłał, to pokazuje, że już nie ma jakby, nie, ma, nie można z ambony powiedzieć niczego, co by skutkowało, że są problemy. Możesz już po prostu mówić wszystko. To jest wolna przestrzeń. Masz liturgię mszy świętej i jest taki moment, w którym po Ewangelii jest homilia. i To jest 10 minut dla księdza. On może sobie mówić wszystko, co chce. Bo inaczej byśmy słyszeli, że ten ksiądz, który w ostatnią niedzielę tam nawijkę jakąś robił na temat LGBT i tego, że katolicy to Niedobrze, ale naprawdę głupoty, nie? Bo to, że katolicy powinni mieć szacunek dla każdego człowieka, jest oczywiste, ale to nie było w ogóle o tym. To był facet zarażony w 100% tym takim patogenem neomarksizmu, progresywizmu. Głupotki gadał. I gdyby działał Kościół tak jak kiedyś działał, to już teraz by się słyszało o głośnej sprawie, tam, zawieszenia księdza, nie? Wysłali go na rok do pustelni, żeby przemyślał. Albo po prostu zakaz y, głoszenia homilii, upomnienie, przeniesienie. Nie wiem, co tam jeszcze. Tego już nie ma. Także no jest to sytuacja nie do końca taka wydająca poczucie spokoju, że człowiek może mieć pewność, że jak idzie na mszę świętą, to bony będą treści katolickie płynęły. Takiej pewności niestety y, nie ma. I wiem, jak to przykre, co teraz mówię. Ilu księży może się poczuć dotkniętych. Dawid Mysior był taki kiedyś nasz kumpel. A teraz co? Krytykuję, może mi to przejdzie, moi kochani kapłani. Naprawdę kocham Kościół Katolicki i naprawdę kocham księży, którzy, którym na sercu leży zbawienie dusz ich owiec. Natomiast, może jeszcze przemawia przeze mnie rozgoryczenie po ostatnio piątkowej decyzji papieża o zakazie mszy tradycyjnej. Chyba jeszcze do końca po tym, Jakoś nie ochłonąłem. Natomiast no mi się ten facet, który tam krzyczy heretyk, heretyk, bardzo spodobał. Uważam, że osoby milczące w takiej sytuacji ponoszą współodpowiedzialność i idą z duchem, właśnie z duchem czasów, który mówi, że kościół to ma być miejsce przede wszystkim dobrej atmosfery i ktoś, kto krzyczy heretyk, to rozbija jedność, czyli niszczy atmosferę, niszczy ludziom w ogóle humor. Oni przyszli w niedzielę się tam, powiedzmy, oddechno, oddech wziąć. A tutaj ktoś takie krzyczy coś niepokój, niepokój, rozbicie jedności, wbijanie kija w mrowisko i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie facet mistrz. To wszystko na dzisiaj. Teraz pytania: dzisiaj wszystkie pytania o szczepienia. Igor pyta, co sądzisz o szczepieniach Agnieszka? Czy się zaszczepiłeś, Tomek? Czy uważasz, że w kościele powinno się promować szczepienia? Dobra, starczy, bo pytań o szczepienia znowu było całkiem sporo. Powiem wam tylko tyle. Ktoś kto napisał mi w komentarzach, że jestem tchórzem, bo nie powiem tak zupełnie wprost, co myślę, no to to nie jest do końca w porządku, bo to jest mój kanał, który próbuję budować od jakiegoś czasu i teraz znając realia, tego co wolno, a czego nie wolno za bardzo mówić o pandemii, no wybieram mówić lub nie mówić pewne rzeczy na temat szczepień. Natomiast skoro już się pojawia tyle tych pytań, to na razie powiem tylko tyle, że Przedwczoraj w wiadomościach, bo czasami mi się zdarza włączać wiadomości, pierwsze info chyba było o tym, że minister zdrowia Wielkiej Brytanii zaraził się koronawirusem. I teraz oczywiście powstaje pytanie, czy służba zdrowia w Wielkiej Brytanii się nie zaszczepiła? Oczywiście się zaszczepiła, więc oni wiedzą, że takie pytanie powstanie, więc od razu mówią. I on w pierwszym ogłoszeniu publicznym, że ma koronawirusa, mówi: Na szczęście przyjąłem dwie dawki szczepionki. I dlatego przechodzę to dosyć łagodnie. Teraz pytanie, czy na przykład wiecie, co wydarzyło się ostatnio w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych? Tam wydarzyła się taka sytuacja, że ogólnie demokraci w całych Stanach próbują już wpływać na wybory, które będą za trzy lata. Próbują na to wpływać przede wszystkim w ten sposób, żeby jak najwięcej ludzi, milion ludzi, już wpuszczono przez południową granicę. Tam w ogóle się nie bada za bardzo, czy mają koronawirusa, czy nie mają koronawirusa, ale nie o tym chciałem mówić. A jednym z takich przejawów tego próby wpłynięcia na wybory za 3 lata, bo boją się, że wróci Trump, jest to, że w każdym stanie toczą się spory i tam legislacja, w jaki sposób powinny przebiegać wybory. Republikanie chcą, żeby było pokazywane ID, jak najwięcej jakby ograniczeń możliwości manipulacji wyborami. Demokraci wszystkie takie próby nazywają rasistowskimi. Więc w Teksasie. Chcą wprowadzić bardzo, bardzo, bardzo określone sposoby, jak można głosować, żeby tam za bardzo nie było ściemy. Natomiast wszyscy senatorowie demokraci uciekli z Teksasu, bo tam są jakieś takie przepisy, że jeżeli są na terenie stanu, to można ich siłą doprowadzić na głosowanie. Natomiast jak są poza stanem, to już nie. Uciekli z Teksasu do Waszyngtonu, wsiadli w samolot, prywatny samolot, polecieli, mimo że ekologicznie to nie było zbyt dobre, polecieli do Waszyngtonu, nie za bardzo mieli maseczki, mieli natomiast piwko i Okazało się potem, że sześcioro z tych ludzi ma koronawirusa. Co ze szczepieniami? Czy senatorowie demokraci się nie zaszczepili? A więc również media miały problem, jak to ugryźć. No, wszyscy oni mieli podwójną dawkę szczepionki. I teraz, co ty próbujesz, Dawidzie, powiedzieć znowu? Próbuję powiedzieć tylko tyle, że ostatnio powiedziałem w, w ostatnim odcinku, że wirus powstał w laboratorium w Wuhan. I. Padło parę komentarzy, skąd to w ogóle takie informacje. I mnie to po prostu trochę przeraża, że w Polsce nie wie się tak naprawdę tego, co się dzieje gdzieś za granicą. I tutaj mam troszeczkę żal do polskich mediów, bo jeżeli pada za granicą informacja, że dr Fauci stoi na czele takiej instytucji, która współfinansowała badania w laboratorium w Wuhan, tak naprawdę oni robili badania. To czy to są badania, to nie jest chyba dobre słowo. Eksperymenty polegające na tym, żeby wirusom zwierzęcym nadawać, jakby tak nimi manipulować, żeby transmisyjność do człowieka jak najbardziej zwiększać i tak naprawdę broń chemiczną stworzyć, broń biologiczną raczej. I że Amerykanie to współfinansowali. I bezpośrednio zaangażowany w to był doktor Fauci, prorok, który ostatnio przez półtora roku, nadawał tak naprawdę całemu światu, bo to, co jest w Stanach, naprawdę przechodzi na Europę Zachodnią, na Polskę. Nadawał ton jakby walki z, z koronawirusem i nikomu nie przeszkadzało za bardzo to, że non-stop sam sobie przeczył. Spójrzmy. People should not be walking around with masks. Well, if one mask is good, it makes common sense that maybe two masks are better. If you look at the evolution of the virus in bats... and what's out there now is very very strongly leaning towards this could not have been artificially or deliberately manipulated. Are you still confident that it developed naturally? no, I'm not convinced uh, about that. I think that we should continue to investigate what went on in China. Więc ktoś mi tutaj odpuścił, chyba, żebym mówił o szczepieniach. Natomiast y, każdy człowiek musi y, starać się jak najwięcej wiedzy zdobyć. Wirus został stworzony przez człowieka. Wirus nie został wypuszczony według mnie. To już jest spekulowanie przez pomyłkę. Na pewno nie przez ten market tam w Wuhan taki, że tam przez nietoperze czy coś. Nie jestem lekarzem, wirusologiem tyle co obserwuję. To, to nie jest tak, że ja jestem jakimś koronasceptykiem na zasadzie, że wirus jest niegroźny. Jest y, różnie groźny w różnych grupach wiekowych. Odnośnie szczepień trzeba mieć, by mieć pełną wiedzę na temat tego, Jakie jest ryzyko w Twojej grupie wiekowej? Gdybym miał 65 lat, to bym pewnie wziął Pfizera, czy tam którąś z tych szczepionek? Tak, raczej bym się zaszczepił. Chociaż wtedy bym dopiero z, ze swoim spowiednikiem, czy z jakąś mądrą osobą, teologicznie i mora, moralnie, zaczął rozkmijać w ogóle dla siebie temat tych abortowanych płodów tak, tych, tego, co tam w tych szczepionkach jest z tymi abortowanymi płodami. Ja nawet do końca nie wiem, o co tam chodzi, bo ja w ogóle tej szczepionki dla siebie nie rozważam. W moim wieku ryzyko, że ja umrę na koronawirusa, jest mniejsze niż że walnie mnie jutro piorun. Tak przynajmniej mi się wydaje, yy, według mojej wiedzy i tego, co czytałem, z dosyć takich wiarygodnych źródeł. A jeżeli ktoś ma poniżej 25 lat, no to w ogóle wtedy ładować szczepionki e, tym ludziom. Hey, I'm Luba Rodrigo! Mamy tutaj też inne tematy. I to jest bardzo ważne, żeby każdy to rozumiał. Po pierwsze jest temat zdrowia fizycznego. Po drugie jest temat wolności. On jest nie do przecenienia. W emocjach, jak jest się cały czas bombardowany jakimś strachem, ktoś może powiedzieć, no tak, ale to jest tak duże zagrożenie, że kto by gadał o wolności, kiedy mówimy o śmierci i życiu? No nie do końca. Po pierwsze, nie mówimy wcale o śmierci o życiu i śmierci, a po drugie, bardzo łatwo w lęku oddać trochę swojej wolności. Jak się odda troszeczkę wolności, to się potem oddaje coraz więcej tej wolności. Więc temat oprócz zdrowia mamy temat wolności. Natomiast nie wiem, czy yy, równie ważny nie jest temat zdurnowacenia po prostu ludzi. Przepraszam za takie Mocne słowa. Bo tak naprawdę, żeby e, przestraszyć, trzeba też e, ogłupić. Jeżeli podaje się jednym tchem, bez żadnego wytłumaczenia, takiej informacji, że minister zdrowia Wielkiej Brytanii ma koronawirusa, nie czuje się wcale źle, bo jest po dwóch dawkach szczepionek. A na przykład Joe Biden mówi coś takiego. Czyli mówi, że prawdziwa pandemia, dzieje się wśród ludzi niezaszczepionych i oni zabijają przez to innych ludzi. Jakby ktoś pomyślał o tym trzy minuty, no miałby swoje własne zdanie na ten temat i nie musiałby jakiegoś youtubera w komentarzu pytać, co on o tym myśli, wystawiając go na ryzyko, że będzie... Okej, okay. to by było wszystko. Na koniec standardowo nieproszona rada. Więc dzisiaj nieproszona rada jest taka. Zacznij myśleć samodzielnie. Najtrudniejsze w myśleniu samodzielnie jest zrozumienie taki taki pierwszy krok. Rozum zwykle jest na usługach świętego spokoju. To jest ważne, żeby zrozumieć, że tak naprawdę człowiek chciałby pomyśleć samodzielnie, poanalizować samodzielnie. Natomiast pewne hipotezy budują od razu, powodują w człowieku wytrącenie ze strefy komfortu, niepokój, a człowiek bardzo potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, więc wskakuje w jakieś uproszczone wytłumaczenia różnych sytuacji. No i czy to jest źle? Trudno powiedzieć natomiast, jeżeli potem ten człowiek jest wyborcą albo opiniotwórcą, albo wpływa na to, co myślą inni ludzie, a on tak naprawdę kieruje się tym, żeby mieć święty spokój i żeby nie bać się, co jest najważniejsze dla, i dla niektórych ludzi, no to trudno powiedzieć, że on myśli autonomicznie i bardzo często potem tacy ludzie są właśnie najbardziej zacietrzewieni w swojej opinii, bo oni czują, że oni nie doszli do swojej opinii samodzielnie, czyli że rozważyli całe spektrum, i wybrali jedną z jakby hipotez, jedną hipotezę wyjaśniającą rzeczywistość. Tylko oni poszli na skróty. Gdzieś w lęku wybrali sobie, że oni tak będą wierzyć. I potem tacy ludzie są najczęściej najbardziej agresywni w obronie tego. Więc to jest moja dzisiejsza nieproszona rada, żeby myśleć samodzielnie. Mimo, że to powoduje czasami wyjście ze strefy komfortu i że może skończy się święty spokój, to według mnie to jest jednak najlepsze. Prawda. Jest najlepsza dla duszy człowieka i dla przyszłości społeczeństwa. Im więcej ludzi będzie w stanie autonomicznie myśleć o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Nie chodzi o to, żeby znaleźć wszystkie, znać wszystkie szczegóły, ale żeby no, docierać do sedna spraw, tych przynajmniej takich najbardziej żywych teraz, no to tym lepiej dla Polski. To by było, kochani, wszystko na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo mojego kanału. Dzisiejszy odcinek, ja tak czuję, że on jest jeszcze troszkę nacechowany emocjami z zeszłego piątku i tym, co się stało z liturgią tradycyjną. No ale zrobiłem go i mam nadzieję, że w miarę, w miarę dobrze się go oglądało. Dzięki za uwagę, człowiek rozumny. Trzymaj się, Nie mam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.